Witam w 14 odcinku Marcin Zając Moje Winyle. Dzisiaj zespół nie tyle zapomniany, ile może niedoceniony albo nie mający szczęścia do mediów, ale równie legendarny. Moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym odcinku Brygada Kryzys. Słynna czarna brygada. Gdyby nie okładka, którą trzymam specjalnie w foliowej tutaj obwolucie, to płyta jest w stanie idealnym. Tutaj będzie widać. Moi drodzy, Brygada Kryzys to zespół, który został założony w 1981 roku przez Roberta Brylewskiego. Dzisiaj byśmy powiedzieli człowieka, instytucję, który zarówno w tej chwili zajmuje się organizacją festiwali, promocją młodych kapel punkowych. Człowiek legenda dla fanów tak zwanej nowej fali. Dlatego, że znowu to, co miały w sobie z kolei lata 70., tak, kiedy przyszła ta młoda rewolta młodych, zbuntowanych muzyków, będących wówczas wszystkiemu na nie, stworzyli punk rocka. Tak jak dla świata przewrotem całkowitym było ukazanie się w 1977 roku debiutanckiej i jedynej płyty Sex Pistols, Nevermind of the Bollocks, tak dla naszych rodaków taką płytą na pewno była Czarna Brygada. Zespół od początku swojego istnienia natrafiał na wszelakiego typu problemy organizacyjno-koncertowe, nagraniowe. I tak myślę, że ta nazwa Brygada Kryzys w jakimś sensie w ich przypadku stała się prorocza. Okres wydania Czarnej Brygady to oczywiście stan wojenny, gdzie chłopaki mieli nawet problem z przepustkami, żeby swobodnie poruszać się po mieście. Więc no, jest to duży znak zapytania, jak udało im się wydać taką płytę z całkiem nową, nieznaną jeszcze w Polsce muzyką, gdzie przecież pamiętajmy, że pod koniec lat 70., mówię szczególnie o drugiej połowie lat 70., kiedy polskie media, jeżeli można to tak nazwać, zdominowała tak zwana muzyka estradowa. I nagle właśnie pojawia się jeden z pierwszych punkowych w Polsce zespołów, Brygada Kryzys, która nawet z racji swojej nazwy miała problem z występami, z nagraniami. Do tego stopnia, że kiedy chcieli zagrać w toruńskiej Odnowie, mówię o pierwszym roku działalności zespołu, zaproponowano im skrót nazwy z Brygady Kryzys na Brygadę K. Robert Brylewski odmówił w ogóle występu, przez co uniemożliwili sobie na jakiś czas występowanie czy nagrania płytowe w ogóle. Pierwsza sesja zawierała kilkanaście utworów, które do tej pory, ja myślę, że ponad połowa materiału z Czarnej Brygady do tej pory nie ujrzała światła dziennego. Natomiast te 9 utworów, które tutaj mamy na Brygadzie, no oczywiście kultowa centrala, czy osławiona Gandzia, czy Fallen, Fallen is Babylon, czyli Babylon upadł.
Ta płyta to bunt młodych przeciwko temu, co zastali. Bunt przeciwko uciskowi ówczesnej władzy. Chociaż to było tak, my młodzi też chcemy coś powiedzieć, prawda? Wy nam na to nie pozwalacie. Bardzo dużo utworów z tej płyty, tak samo nie ukazało się chociażby legendarna Wojna, która została, jak nie tylko ta piosenka, zatrzymana przez cenzurę. Moi drodzy, no trzeba powiedzieć, no nie miał ten zespół szczęścia. Później Robert Brylewski założył zespół Izrael, później otworzył własny festiwal muzyki reggae, który z powodzeniem prowadzi do dzisiaj. A Brygada Kryzys, no poza tą legendarną czarną płytą, jest oczywiście od czasu do czasu wznawiana. Czasami bywało też tak, że ukazywały się reedycje tej płyty bez wiedzy zespołu. Tak zrobiła na przykład już nieistniejąca w tej chwili krakowska firma Andromeda, która wydała Brygadę Kryzys na kompakcie z całkiem inną okładką. I tak samo jest bardzo ciężka do kupienia druga płyta Brygady Kryzys z tak zwanym Pałacem Kultury, błędnie nazywana jako Kosmopolis, dlatego że Kosmopolis wyszedł dopiero w 1992 roku. Natomiast zanim była Brygada Kryzys, był zespół Kryzys. I zespół Kryzys zostawił właściwie takie próbne nagrania koncertowe. Jest to fatalnej jakości. Ale jest to jeden z największych rarytasów. Mówię o tym oryginalnym wydaniu Fresh Records na polskim rynku muzycznym. Właściwie to chyba po 30 latach Robert Brylewski dał się namówić, żeby dokonać reedycji na winylu tej płyty. No ale fani, którzy pamiętają ten zespół z Jarocina, z różnych tego typu imprez, na pewno będą szukali tego oryginału. Moi drodzy, w następnym odcinku omówienie płyt Budki Suflera, więc znowu zapowiada się dość długi odcinek. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas chłopakom z grupy winylowej, Jackowi Chmielewskiemu, Jackowi Rewelatorowi. Naprawdę dzięki, bo takie rozmowy inspirują i zachęcają do działania. Dziękuję bardzo.